Patrzcie, co się dzieje. Wstałem rano, a tu biało. Nikt się tego nie spodziewał. Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam was na dzisiejszego vloga. Słuchajcie, wstałem rano, odsłaniam zasłonę, a śnieg po prostu tak gęsto biało padał. Teraz widzicie efekt tego padania. Jest biało pięknie i będzie ciapowato. Ja zaraz jadę odwieźć samochód do mechanika i będę musiał w te błoto iść, także no nie fajnie. Dobra, idziemy, bo mi zimno. Ułożyłem dzisiaj włosy na tą pomadę i powiem wam, że mam takie ambiwalentne odczucia, gdyż chyba nie wiem dobrze, jak się posługiwać tym. Ale wniosek jest taki, że to się nakłada i to nie schnie. Chyba się tym modeluje włosy i ja tak ułożyłem, jak zazwyczaj, i później sprzykałem lakier, no zobaczymy, czy to się będzie trzymać, ale ogólnie no te włosy nie lepią się tak jak po tych pastach, które używam, także fajnie można na nich pracować, ale muszę chyba to ogarnąć dopiero, bo póki co tak średnio się z tym czuję i nie wiem, jaki to będzie miał efekt. Myślę, że dobrze by się sprawdził, tylko właśnie nie mogę znaleźć, chyba nie wziąłem ze sobą. Dać tą pomadę, ułożyć włosy i później jeszcze posypać tym proszkiem, wiecie, utrwalającym, i później lakier, ale no nie wiem. Widzicie, one są takie, w ogóle się nie lepią, ale trzymają formę, także być może będzie to hit. Trzy razy już w tym miesiącu prałem te buty i chyba będę musiał czwarty. Chciałem założyć inne, które mam, ale nie, no tak się źle czuję w tych jakichś takich ala zimówkach, że nie, dałem sobie spokój. Znowu dałem popis, poszedłem na ten parking, co nie trzeba, raczej tam, gdzie nie zaparkowałem tym razem. Oj, Mati, to już chyba wiek. Muszę chyba znowu coś dołożyć do swojej suplementacji. Dobra, dotarłem i widzicie, cała akcja się rozchodzi, że te dwa reflektory były wymieniane, widzicie, są wymieniane i ten wysyła jakiś sygnał do deski rozdzielczej, że coś nie działa, że jedna z żarówek nie działa, a wszystkie działają, no i potem mieć te stare do przeglądu założone, a później sobie zmienię. Oprócz tego mam też hamulce, także mi dzisiaj wymienią i auto będzie sprawne. Dobra, już jestem pod mechanikiem, jeszcze stanąłem z boku, bo muszę chyba odciąć ten samochód, chyba tak nie można wjechać do garażu. Widzicie, tu jest cały czas ta żółta lampka. No i właśnie przez ten błąd muszę zamienić te reflektory. Ale później chyba po przeglądzie po prostu włożę je sobie z powrotem, bo ono mnie nie denerwuje, tylko pan powiedział, że nie przejdzie przez to przegląd. W ogóle tam, gdzie zaparkowałem samochód, to Edzia stała pod domem. Może mogłem podejść, żeby was pozdrawiać? Kawę, czy by się zgodziła? No, widzicie, Mati nie ma odwagi. Oby było coś ciekawego. Byłem w Lidlu na małych zakupach. Jak wyszedłem od mechanika, wymyśliłem sobie, że zrobię obiad. Stanąłem tak nad tymi lodówkami w Lidlu i pustka, powiem wam, i na końcu mi się odechciało po prostu. Zimno jest, w nocy mi zimno. Także idę do domu, nie wiem. Może zaraz się zainspiruję gdzieś w restauracji. Wstałaś? Byłem w Lidlu. No, dzisiaj jest schabowy na obiad, robię z pieczarkami, ziemniaczkami i surówką. O, to jest normalnie niesamowite. No, i ser kupiłem, tak jak mówiłaś. No, poszedłem, wiecie, do tego baru mlecznego. Patrzcie, jak ładnie teraz pakują w ogóle jedzenie. Domowy obiad i bez mycia, i bez niczego, słuchajcie. Nie, naprawdę, jakoś ostatnio mam jakąś taką, no nie wiem, niechęć do gotowania. Nie wiem, co się stało. Mam nadzieję, że to mi minie. Ale już trwa dosyć długo. To widzicie, no sam bym lepiej nie zrobił. Jedz, bo ci wystygnie. Dziękuję. Przełożyć ci na talerz? Nie, dobra. No przynajmniej myć nie będzie trzeba. Dobra, ja też jem. Wciąż czekam na to, aż mechanik zadzwonić. Dzisiaj taki w ogóle mega męski odcinek, bo i troszeczkę motoryzacji, będziemy teraz gniazdko wymieniać, bo się popsuło, to znaczy nie popsuło, ale aż iskry lecą, jak się podłączy.
Mama bije brawo po cichu, bo mówi, a wreszcie będzie wymieniał. Możesz się odezwać, to cię nie widać. W końcu bardzo się cieszy, no. No. I będziemy wkładać nowe gniazdo. Także no mówię wam, i motoryzacja, ile elektronika dzisiaj. Wow, tego jeszcze naprawdę nie było. Wydaje mi się, że w sumie chyba nawet nie trzeba wymieniać tego gniazdka, ale jak już mama kupiła nowe, to wymienimy. Jest prąd. Poczynam, no ja. Ale co poczynać, jak korki trzeba wyciągnąć? I znaleźć, dlaczego to jest usterka tutaj w ogóle. Dobra, patrzcie, wyłączyłem zasilanie, nie ma prądu. Wykręcamy gniazdko. Widzisz, tutaj kabel na wierzchu był, to się pali. Gniazdka. Już kupiłaś, to się wymieni. Musimy to całe uciąć i odizolować na nowo kabel. Odciąłem te dwie końcówki, bo były za mocno odizolowane i teraz muszę na nowo odizolować ten przewód. Dobra, włączyłem korki, sprawdźmy, czy jest napięcie. Jest. Także podłączam gniazdko. Dobra, mamy gniazdko, sprawdzimy. No słucham. Nie iskrzy, bo wcześniej iskrzyło. Teraz sprawdźmy, czy działa, czy ładuje. Po prostu no, tyle talentów w takim jednym małym człowieku, że to jest niesamowite. Dobra, działa. Strasznie długo ten mechanik pracuje, jest już 18 godzina, a on wciąż nie zadzwonił. Nie wiem, czy sam nie zadzwonił gdzieś tam. Wracam do was dnia następnego. Wczoraj ten mechanik nie zadzwonił. A ja byłem dzisiaj umówiony z babcią na zakupy. By the way, jest dzień babci, muszę jeszcze coś kupić. I dzwoniłem do niego po 18, nikt nie odbierał. Dzisiaj z rana o 8 zadzwoniłem i powiedział mi, że auto już było wczoraj o 17 gotowe. To nie wiem, czemu nikt nie zadzwonił. No ale dobra, najważniejsze, że jest gotowe. Patrzcie, jak śniegu napadało jeszcze przez noc. Wydaje mi się, że jest teraz w ogóle minusowa temperatura. Idę teraz na taksy, bo już nie chce mi się tak wcześnie rano z buta. Tam Misia jest dosyć spory kawałek do tego mechanika. Późny wieczór. Za chwilę jedziemy z mamą do miasta. Powiem wam, że wcale najgorzej te lampy nie wyglądają. Teraz za chwilę wam pokażę, bo jakoś mi wyleciało. Idę teraz na pocztę, bo dostałem jakąś paczkę. Nie wiem, co to. I chcemy iść się gdzieś przejść, ale jest zimno. Idzie ksiądz. Patrzcie. Może do nas, ale nie, bo to jest z tego kościoła. My mamy z tego obok. Mamo, ksiądz idzie! Ksiądz idzie! Nie, no naprawdę. A! Bo nas, a z jaką? No... Widziałem tutaj na dole przez mazwita stwosza szedł. Ale to już do naszej bramy wszedł? Nie wiem. Ale my i tak nie wpuszczamy, no, to nie. Co tam. Dajcie znać, kochani, czy wy wpuszczacie. Nie przyjmujemy księdza. Teraz był u babci w tamtym tygodniu, to tylko mówił już o Prawie i Sprawiedliwości, żeby głosować. No to taka posługa pasterska, to ja dziękuję za takie coś. Chodź, bo się spóźnimy. Już, gdzie się spóźnimy? Gdzie mamy się spóźnić? Przed chwilą w ogóle grzałem w mikrofali gołąbka i słuchajcie, wywaliło korki. Nie wiem, czy to nie jest efekt tej wymiany gniazdka wczoraj. Widzicie, tak wyglądają te lampy. W sumie nie najgorzej. Nawet nie wiem, czy będę wracać do tych starych. No tamte były LED-owe i miały tą czarną obramówkę. Ale w sumie te też nie są najgorsze. Wracam z poczty, ale wstyd. Wyobraźcie sobie, że ta paczka z rozdania wróciła. Zaadresowałem źle kopertę. Najpierw myślałem, że ten chłopak nie odebrał tego. A jeszcze chyba w którymś vlogmasie wam mówiłem, że nawet dziękuję, ani nic nie napisał, a że na pewno dostał. A ja przekręciłem tam adres o jedną cyferkę. Także Kuba, bo widz się nazywa Kuba, bardzo cię przepraszam, paczka już poleciała do ciebie priorytetem, ale jest mi wstyd. Co ten chłopak sobie musiał w ogóle pomyśleć, jak on mnie później oglądał, jak ja te paczki szykuję i wysyłam, a tu miesiąc i paczki nie ma. Zaraz napiszę do niego e-maila. Nie wiem, czy oglądasz, czy nie, ale wygrałeś i to ci się należy, także bardzo przepraszam, ale wtopa. Jeszcze słuchajcie, jeszcze wam mówiłem, że chyba jakiś random, że po prostu nawet nie ogląda, bo nawet nie napisał, że dostał, a nie dostał, bo nie doszła. Źle Mati zaadresował kopertę. Słuchajcie, najpierw myślałem, że nie odebrał, ale coś mnie tknęło, żeby sprawdzić ten e-mail od niego i sprawdziłem ten adres. I zamiast 47, tam był adres, i zamiast 47 napisałem
chyba 56 czy coś takiego, nie wiem skąd to wziąłem. Chyba zamieszałem z tego drugiego adresu Zwyciężczyni, ale Zwyciężczyni wiem, że dostała, bo mi pisała na Instagramie. A tutaj właśnie mnie dziwiło, bo zazwyczaj to się chociaż pisze dziękuję, nawet jak się mnie ogląda, prawda? Także Kuba, przepraszam cię bardzo, jak oglądasz, a jak nie, to zaraz tak e-mail leci jeszcze do ciebie. No nieładnie z tym wyszło. No jest pomyłka, no to się zdarza każdemu, Mateusz. I słuchajcie, dobrze, że ja byłem w Polsce, bo tak to bym nawet tego nie odebrał i bym nie wiedział. By przepadło, bo ja bym też nie odebrała, bo... No by ci nie wydali pewnie, a zresztą ty nawet nie odbierasz moich przesyłek. No bo, ale mi nie dają, no, jak jest na ciebie, to nie chcą dawać. Ale by było to dobrze, że zbieg okoliczności chciał, że akurat jeszcze my jestem teraz znowu w Polsce i to wyszło jak wyszło. Przyjechaliśmy do Palanicy. Troszeczkę się przejść, tu jeszcze są święta, także troszeczkę vlog masowo, za mną jest choinka, zaraz podejdziemy, to wam pokażę. Spójrzcie, jeszcze się uchował jelonek, mimo tego, że 20 stycznia dzisiaj, 21 już nawet. Fajny klimat, to też Polanica, takie miasto uzdrowiskowe. Ja tutaj w ogóle chodziłem do technikum, którego nie skończyłem, ale chodziłem, turystycznego. Teraz byłby fajny moment do Zakopanego pojechać, no, bo już takich tłoków by nie było. Teraz właśnie nam się kojarzy jakiś, nie wiem czemu, Zakopany. No, taki też klimat chyba jest tutaj, trochę krupówek. No. Krupówki basic. Prowadź, bo ty znasz lepiej Polanicę. No idziemy tu kawałek, zobaczymy jak, czy oświetlony jest Park Zdrojowy. Stylówki mamy jeszcze z Zakopanego, by się świetnie teraz sprawdziły. Tak. Tutaj latem sprzedają gofry i lody i to chyba jest takie najpopularniejsze tutaj w Polanicy, te gofry. Zawsze są kolejki aż tam do ulicy. O, tu jest Park Zdrojowy. Tu przychodziliśmy na wagary. I tu latem, w sumie chyba nie tylko latem, ale też właśnie są koncerty, jest... To jest amfiteatr chyba, nie? Czy jak to się nazywa? No, niby amfiteatr mały chyba. Plac koncertowy, o, widzicie. Chcecie, to sobie zapauzujcie i przeczytajcie. Szopkę chyba dali tutaj w tym... No to kochani, wreszcie troszeczkę coś będzie tego. Świątecznie i po Bożemu. Chociaż szopka też jakaś taka ateistyczna, bo tylko bałwanki, ani Jezuska, ani Maryi nie ma. No normalnie ta pogańska szopka. Nie, bo to nie jest szopka, tylko jakaś taka, widzicie. To jest ta chatka z piernika, o. O, no takie typowe to. Wiesz co, to jest przez to, że ten śnieg spadł, to jest tak świątecznie. Jeszcze przez to, że te ozdoby nie są ściągnięte, to tak jest klimatycznie. Hotel Wielka Pieniawa. Ładnie. Jesteśmy w Parku Zdrojowym. Tu jest taka fontanna, ona latem się też kręci, ta kula. To idziemy prosto jeszcze kawałek. Tu gdzieś też jest ta woda, że można się napić, to nie tu. No to tu, tam leci, ale raczej myślę, że jest wyłączona, nie? Nie no, to na pewno, bo jest mróz. A i tutaj też latem, jak jesteście, to możecie się właśnie wody napić. Ale to zawsze było? Ja tego nie kojarzę. Nie, to jest od jakiegoś czasu, już kilka lat, ale od jakiegoś czasu, jak oni ten park odnawiali. No właśnie, bo ja nie kojarzę tego, jak do szkoły chodziłem, to tego nie było. Rzeczka. Chyba wracamy pomału, nie? Wracamy, bo nie jest... Zimno, ale mega zmarzłem. Byliśmy jeszcze w Biedronce zrobić drobne zakupy i udało mi się dzisiaj powąchać ten zapach Dominika Rupińskiego. On tam we współpracy z Biedronką wypuścił swój zapach. Dominik Rupiński to taki influencer z dość dużymi zasięgami, jak nie wiecie. I tam są chyba trzy zapachy. Różowy, niebieski i niebiesko-różowy. I był akurat otwarty tylko różowy. I w ogóle był tylko ten różowy. I przykłem się nim. I powiem wam, że nie życzę, żeby któraś koleżanka w klasie, albo nie wiem, to raczej taki target dzieci, to nie życzę, żeby któraś z koleżanek w klasie się nim wypsiukała, bo chyba każą usiąść jej w ostatniej ławce. Chociaż teraz już trochę zwietrzało, ale w aucie to był taki mocny, a psiukłem tylko raz. W sumie ujdzie, albo już się przyzwyczaiłem, ale mega mocny i taki, no nawet nie wiem jaki to jest zapach, taki niby zapach candy, ale... Nie wiem, czy to jest zapach candy. Więc myju i chcemy obejrzeć jakiś z mamą film na Netflixie i widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Jeszcze raz przepraszam Kubę, że paczka nie doszła, dojdzie do ciebie. Zaraz muszę też napisać, że wyjaśnić sytuację.
przepraszam. Także trzymajcie się ciepło, ciao, ciałki, kuskuski. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Zapraszam was do zostawienia jakiegoś komentarza, do dnia łapki. I chciałem wam podziękować, bo przyszło mi dzisiaj powiadomienie. W sumie ono było 3 dni temu, ale dzisiaj dopiero wszedłem na moje YouTube studio. I wybiło nam 75 tysięcy wyświetleń na kanale, także mega wam jestem wdzięczny i ciao, ciałki, kuskuski. Pa!